Zaczekaj. Pójdę z tobą. Dziękuję. Już mi wystarczająco pomogłeś. Poradzisz sobie? Muszę. Jak? Aleluja i do przodu. Ale jednak chodziła pani po skwerze i krzyczała. Wołałam. Ja szukałam Kasi. Pani córka była w tym czasie w domu z ojcem. Nie było jej tam. Myśliu, przecież to ja cię szukałem. Zostawiłaś mi list. Nieprawda. Kasia już spała, ty czytałeś, a ja byłam w łazience. A potem już nikogo nie było. Jej łóżko było puste, drzwi otwarte, a misio, jej misio miał urwaną głowę. Ja tylko szukałam Kasi. A potem nagle przyjechała policja, karetka i... No, ja myślałam, że coś jej się stało. To ja wezwałem policję. Ten list... Co w nim było? Napisała, że... Boże, jak ja się wtedy o nią bałem. Kłamiesz. O Boże, jak ty kłamiesz. Przestań wreszcie udawać! Proszę, ale Kasia często mówiła o śmierci. Mówiła, że ten świat jest okrutny. Że musi odejść stąd na zawsze. Że zabierze stąd Kasię. Kłamiesz! Kłamiesz! Cisza! Krysiu, przykro mi. Robię to dla Kasi. Kłamiesz. Brat? Jaki brat? Rodzony. Nie mam brata w sprawie. Czy to nie wystarczy? Przecież ma pan już wszystko. Opinie, dowody, zeznania świadków. Ja jeszcze niczego nie powiedziałem. Księdza kazania nie interesują nikogo. Księdza? Księdza też tu nie mam. I to dobrze. O tym zadecyduje sąd. Przepraszam. Ja chcę tylko dobra swego dziecka. Nie chcę, żeby więcej cierpiała. Kasia jest u mnie. Porwaliście ją. Proszę, spokój. Czy to prawda, ksiądz przetrzymuje dziecko? Nie. Kasia mieszka u mnie na plebanii od pół roku. Krystyna też. Plebania? Cicho. No. Ale pani Cieplak mieszka z mężem. Mam tutaj zeznania świadków, wywiad środowiskowy. Pan też tak mówił, prawda? Tak mówiłeś? Nie było jej jakiś czas. Ale to niczego nie zmienia. Ona jest chora. Ona nie może opiekować się Kasią. Trochę to zmienia. Właśnie. Wnoszę o przesłuchanie nowego świadka. O księdza wnoszę. Mecenasie Pawłowski, za późno. Sąd postanawia odroczyć rozprawę. Nie możecie. Sąd nie może tego zrobić. Do czasu uzupełnienia dokumentacji. Odroczam. A moja siostra? Musi wrócić do szpitala. Przykro mi. Proszę zobaczyć to. To jeszcze nie koniec, Krysiu. Nie możesz dostać Kasi. Jesteś chora. Nie sprowokujesz mnie. W porządku. Może ksiądz zabrać siostrę. Dziękuję. Jak to? Przecież ona musi być w szpitalu. Uciekła. Została zwolniona przez ordynatora. To niemożliwe. To opinia biegłego. Proszę ją dołączyć do akt. Ona jest chora. Ona jest psychicznie chora. Trzymaj. I zamknij się. Jest gość. Pan Janusz Tracz? Witam. Szybko pan przyjechał. Rodzina jest zawsze dla mnie najważniejsza. Pani Weroniko, pozwoli pani, że przedstawię. Docent Jan Cieplak. Mąż panny Krystyny. Mój dowód. Dobranoc, pani Krysiu! No i co?
Jakoś przetrzymaliśmy, nie było tak strasznie. Szczerze? Szczerze? Dla mnie nawet to przyjemne. Ty zwariowałeś? Te wszystkie szepty, spojrzenia? One tylko znaczyły, że ty moja. A moja reputacja? A chcesz, to wytłumaczę. Zenek, proszę. No wiem. Wiem, że nie chcesz. Dobry wieczór. Już zamknięte. Nie przyszedłem tu na piwo. Jestem w sprawie podpalenia. Ta sprawa też jest już zamknięta. Naprawdę? Nadal twierdzi pani, że spędziła noc z tym... Nie pana sprawa. Wystąpiłaś o rozwód. Rozprawa jest za 2 tygodnie. Wiem, dostawię pozew. Bez orzeczenia o winie. Ciesz się. Zrobiłam to tylko dla Kasi. To on? Twój gminny kochanek? Nie pańska sprawa. Nie? Moja żona mnie zdradza. Do tego tuż przed rozwodem. Teraz ty jesteś winna, Krysiu. Oni długo są ze sobą? Jest pan zazdrosny? Skądże? Ja tylko nie mogę zrozumieć, co moja żona widzi w tym wieśniaku. Nie wiem. Nie wiem. Może pociągają ją chłopskie, spracowane ręce. Janusz, ale przecież sam mówiłeś, że ona... Angelo, to, że ty lubisz inteligentnych, wyrafinowanych mężczyzn, takich jak twój mąż, nie znaczy jeszcze, że inne kobiety mają podobny gust. Inaczej świat dawno by się wyludnił. Niestety, moja żona zawsze przejawiała upodobanie do prostactwa. No, na szczęście już niedługo będzie pana żoną. Tak, to prawda. Pierwsza rozprawa za 2 tygodnie. Martwię się tylko o swoją córkę. Te 1,5 roku beze mnie. Krysia ma na nią zły wpływ. Naprawi ją pan po swojemu. Już niedługo. Mam nadzieję. A dowód zdrady dostanie pan na piśmie. W formie policyjnego przesłuchania. Tak. Całe szczęście, że zdarzył się ten pożar. Też się cieszę. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Ach, nie ma za co. Ja po prostu lubię ludziom pomagać. Do widzenia. Do widzenia. Jeszcze jedno. Dlaczego pan pomaga mnie, a nie mojej żonie? Mam na pieńku z proboszczem. Konflikt interesów. Rozumiem. To przekonuje mnie dużo bardziej. Mój mąż prowadził podejrzane interesy. Ciepło? Jakie? Pani nie wie. A skąd ja mam wiedzieć? Jego zapytajcie. To nie jest takie proste. Co, nie chcę mówić? Zimno. To co, uciekł wam? Teraz cieplej. To co, nie możecie go znaleźć, tak jak mnie? No przecież macie te swoje legitymacje, środki, sposoby. Niestety. Cudów nie robimy. Na co to znaczy? Pani mąż, on już jest poza naszym zasięgiem. Gdzie? Na drugiej półkuli? Zimno. Ani na drugiej, ani na pierwszej. Co to znaczy? To znaczy, że...
To znaczy, że co, że on nie żyje? Gorąco. Boże. Ja tu jestem, jakby co? Synek, mój mąż nie żyje. Minął dzień, mijają lata. To ja, Krysiu. O Boże, nie. Nie poznajesz? To ja. Twój mąż. No, ale przecież ciebie nie ma. Nie ma. Nie? Przecież ty nie żyjesz. Halloween. Co teraz? Nic. Jedź. To wystarczy? Na razie tak. W obłęd wpada się powoli. A potem? Ona jeszcze długo musi cierpieć. Długo. A jak duchy nie przyjdą? Przyjdą, przyjdą. Jak je dobrze zawołamy. Jak? No, na przykład... Duchu... Duchu, rób to, co ja. Nie klaszcz. A dlaczego? Bo ty nie jesteś duchem. Teraz ja go zawołam. Duchu, duchu, rób to, co ja. Czekaj, co się stało? Ja już nie chcę duchów, boję się.